Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźminka 3. I dzisiaj oczywiście zajmiemy się jeszcze... dostaniemy się do tego schowka dzisiaj może. Tylko kurde powiem wam, że te... Zaraz. Bo ja stąd wychodziłem, jak dobrze pamiętam. Oho, jeszcze... dobra, chwila. Czyżby to się tędy szło do tego... Kurde, jakie lagi, aj... Czyżby to tędy się szło do tego... na to arenę? Oho, okej. Podłoga jest porysowana, a przesuwania drzwi... Za tą ścianą coś powinno być. Okej. Ale beka. No proszę, proszę. Okej. No wezmę sobie to też. Tutaj mamy fiolkę tylko. A niech będzie. Tak. Dobra. Odszukaj. O proszę. Czekajcie, przeczytamy ten list jeszcze. Przeczytaj tajemnicy... tajemniczy list. Oj. Się troszeczkę pomyliłem. Czekajcie, list to jest tutaj ten. Dobra, do tego juniora, tak powiem, bo nie chcę mówić za bardzo tych przekleństw, co nie, na odcinkach. Znaczy na odcinku, co nie dzisiejszym. I pewnie przez jakieś najbliższe dwa, jak spotkamy się z tym, z juniorem, co nie. Dobra, to chyba wiem już, gdzie on jest, tak mniej więcej. O tym, że junior dogadał się z Redańczykami. Co? Redańczykami? O, proszę, proszę. Czekajcie, pójdziemy najpierw tak, bo tu, kurde, powiem wam, tych misji mamy dużo teraz. Poszukamy tego kasyna w tym razem, wiecie? Ono jest blisko, co nie? Nawet. Ono jest tutaj, dobra. Tędy sobie pójdziemy teraz. Tylko właśnie nie wiem, czy ten w ogóle się wyjdzie, ale nie, powinno da się wyjść, dobra. Dobra, powoli powiem wam. Albo i nie, jednak nie. Jednak się przeliczyłem co do tego zadania, to troszkę jeszcze potrwa, co nie, te robienie zadania tego. No to powiem wam, jest nawet główne zadanie, ale długie powiem wam nawet też. Dobra, lecimy powolutku. Mamy 100 ileś metrów. O kurde, daleko powiem wam szczerze trochę. Wow! Ale się przestraszyła. Skubana. Dobra, kurde, tu trochę lagi mam, kurcze. Nie wiem, do czego tak się robi. Trochę dziwne. No ale co zrobić? Dobra, gdzie jest te kasyno tego juniora? Tak powiem. What? Ojej, drażnik tego. Czego tu chcesz? Tego co wszyscy. Zagrać, zabawić. Wejście tylko za zaproszeniem. Aj ty, o! Oto moja przepustka. A my chętnie przyjmiemy. Swoją drogą, jaki to gówniany pieniądz ta korona. Temerii mógłbyś powiedzieć, prawda, jakiś jebany statek jest na tym pie... Mówi się tego st... Dobra, możesz wy... Haha, widzicie, kasa się... Kurde, kasą można... jak to się mówi... inaczej... łopówkę dać, co nie? Inaczej... Dobra, chwila... Kogo my tu mamy w ogóle? Kogo my tu mamy? Zagraj... w karty... z gośćmi, tak? O, proszę, proszę, kogo my tu mamy? Czekajcie, tędy da się przejść, kurde. O. Gracz. Dobrze podchodzą ka... Mutant? Co tu? Widzisz tu jakiegoś topielca? Pizdogona. O, właśnie. Akurat dzisiaj nie szukam pizdogonów. Uuu. Kto? No nie wiem, zraz je...
Skurwiel, pomysł zawsze był drażliwy. Ja naprawdę muszę pogadać z właścicielem. Ni cholery. A zaczekaj. No co? Co ty chcesz? No co? No wie, ten delikwent pragnie pogadać z właścicielem. Kto wie, gdzie szukać juniora? O, ups. O kurde! Niepotrzebnie wpieruny! A mają to swoje skurczybyki. Serio, jesteś pewny? Jesteś pewny? Pieruny? Pizdogonie? Dobra. Kogo my tam jeszcze mamy? Tu na dole kogoś jeszcze mamy. Dobra. Jeszcze kogoś mamy tu? Chyba nie już, ale tu... Kurde, co tu szukać? O, czekajcie, tam jakaś... księga jest. O, proszę, proszę, widzicie? Księga przychodów i rozchodów, czy jakoś tak. Uuu. Dobra. Czekajcie, tam ktoś jest, jeszcze jest. Ale czekajcie. Pokonaj zbirów juniora. Powyżej? What? Jak powyżej? A co tu jeszcze? Jakieś jest piętro kolejne? Wow, jest! O proszę, ja tu nie zobaczyłem już jednego kurde piętra, powiem wam. Chodźcie wszyscy tu. Jesteś już ścierwem! Jeszcze ktoś tu jest. Ale cię skatowałeś, trzeba się tu rozejrzeć. Ej, słyszysz mnie? Rico, kto to jest? Żyjesz? Nie dobijaj. Nie dobiję cię. Coś ty za jeden. Słyszałem jakieś wrzaski z dołu. Widzę, że jakiś swój człowiek. Znaczy, dobry człowiek. Widzę, że nie jest z tobą aż tak źle. Pogadajmy najpierw. Co tutaj robisz? A jak myślisz? Dobra, już nie cwaniakuję. Złapali mnie, bo sądzili, że jestem szpicem Bedlama. A jesteś? Tak jakby. Więc czego się tak jak... O, skurwiel skumał się. Uważaj na siebie. Dzięki. Już powiem Bedlamowi, że mi pomogłeś. Zgłoś... No dobra, okej, zgłoszę się, ale to później. Dobra. Dobra, co tu mamy jeszcze w ogóle? Nie, tego nie. Znaczy... Czekajcie, zaraz, bo wyłączaj to. V. No śle się zadanie w piruny. A to jest później, czekajcie, na razie nie. Później, tutaj. Odszukaj, albo porozmawiajmy najpierw z tym. Kurde. Dobra. Czekajcie, bo tu ponoć... Mówił Geralt, żeby coś tu przeszukać, co nie? Jak dobrze pamiętam, ale tu nic nie ma takiego. Zaraz, może tu coś jest. A szrunę, co to jest za mieczyk? Proszę, co to jest za mieczyk? Tu nic nie ma. Czekajcie, zaraz zobaczymy ten miecz. Tutaj jest. Broń stalowa, ta. Kurde, to jest lepsze, powiem wam jeszcze nadal. No nie wiem, kurde. O, srebrny miecz. Srebrny, o, sobie wezmę z ciekawości nawet. A co tam? To wyłączę, znaczy to wyrzucę sobie. To tak, mamy 178-218. Dobra, a tu ten mamy ile? Aha, 124-152. No dobra, może być, powiem wam szczerze.
na taki miecz jest bardzo dobry, co nie? Nawet. Dobra, najpierw porozmawiajmy sobie z tym, z Dijkstra, znaczy Dijkstra, nie wiem jak to się mówi w ogóle nawet na niego. Mniejsze o to, co nie? Znaczy z tym, co byliśmy w tych, jak to się nazywa, w tych kanałach, co nie? Wtedy. Dobry człowiek tamten był, powiem wam. Pewnie, żeś nie jeden. Dobra, jak mam tędy przejść? Czekajcie, tędy nie ma przejścia w ogóle. Ale tędy jest przejście, dobra. Higiena rasowa jest w tym mieście na tym samym poziomie. To? Mhm. Głupoty kurde gadają, powiem wam tutaj. Czekajcie, wypiję sobie jeszcze jaskółkę. Dobra, daleko jeszcze? Czekajcie, bo tu jakiś... Czekajcie, gdzie on był? Oj, nie, tu nie ta droga. Oj, w pieruny. Oj, to niechcący było. Proszę. Oj. Skurczybyki. Dobra, teraz... Tędy... Jest, jesteśmy już. Aha, tutaj, dobra, tu już wiem. Dobra, gdzie jeszcze tak na chama? Gdzie jeszcze tak na chama? Ty, Geralt, gdzie ty lecisz? Dobra, porozmawiajmy. Czego chcesz? Jesteś w kontakcie z Radowitem. Nie wybaczył ci konspirowanie. Radowit? Oj, tutaj mi chodzi. Junior współpracuje. Jeżeli to prawda, źródło wydaje się być wiarygodne. To by tłumaczyło, dlaczego Skurwiel poczuł się na tyle silny, by wyłamać się z wielkiej czwórki. Potrzebuję kogoś, kto zabierze mnie do Juniora. Na pewno masz jakieś stare kontakty w Redanii. Nie mam, ale ty masz. Oświeć mnie. Temerczyk. Był dowódca osławionych niebieskich pasów. Kojarzysz? Vernon Ross. Co? Ze swoimi ludźmi. Serio? O proszę, proszę, kogo my tu spotykamy jeszcze w tej części? No kurnia, fajnie. Bardzo dobrze, fajnie, powiem wam. Porozmawiam z Vernonem Rossem. O kurde, 1300 metrów. No proszę, proszę, kogo my spotykamy jeszcze tutaj? No. Bardzo fajnie, powiem wam. Kurde. A co ty? Co? Masz coś? Kurde. Babo głupia. W pieruny. Dobra. Lecimy powolutku do tego Vernona Rosha. Rosh? A! Mówię po swojemu, co nie? Tak jak umiem. Tylko on jest daleko. Czekajcie, w którym w ogóle miejscu jest tak konkretnie? Tak szczerze mówiąc. Uhuhu! Ale daleko! Skurczybyk się schował. Dobra, on jest w obozie partyzantów. Dobra, ile mamy zadań? 4 mamy tutaj, widzicie? Czekajcie, wiecie co zrobimy jeszcze? Zanim pójdziemy do tego Vernona, zrobimy sobie, czekajcie. Zrobimy sobie jeszcze to, daleko to jest zadanie. 10-24 metrów, dobra, sobie o to zrobimy jeszcze. Znaczy odbierzemy tą nagrodę, co nie? Tylko czekajcie, tędy, dobra. Odbierzemy sobie jeszcze tę nagrodę od króla żebraków. Za uratowanie, wiecie, tego Rico, który siedział w tej knajpie, w tym kasynie, co nie? W tym kasynie, co nie? Jak siedział ten... ten Rico, znaczy tam na górze, co nie? Jak gadają, kurde, praktycznie jak w realu, też tak mówią, co nie? Ale nie będę mówił żadnych przykładów, co nie? Z życia wzięte. Nie, żartuję. No to z życia wzięte też są, co nie? Niektóre słowa. Tędy, tak? Tak jest, dobra. Czekaj. Dobra, ten jeszcze. Dobra. Bardzo dobrze. Widzę, że tu się chowają skurczybyki.
Czekajcie, gdzie mam wejść? Tutaj, oj, tutaj. Dobrze idę? Czekajcie. Nie, to nie tu. Czekajcie, nie z tej strony, kurde, szedłem. Ej. To niedobrze, czekajcie, tędy może da się. Ale, o, właśnie. What? Do czego wyszedłem? A, tutaj coś mamy jeszcze. Kurde, ale ja nie chcę tak łazić. Kurde, jak mam wejść do tego, do króla tego żebraków? Ej. Coś mi podpowie? Ejo. Ejo. Nikt mi nie powie, jak mam wejść do niego, chyba tędy. Dość mam tego. Mi się wydaje. Jak zacznie się wojna ze skurwielem, to czekajcie. Tędy, tak jest, tędy. Dobra, mam już. A, no tak, tędy. No proszę, kolejny dziwot. Czekajcie, tędy. Kurde, mam wejść do tego miejsca w pieruny. No szkurde mole. Jak mam do tego wejść miejsca? Ktoś mi powie? Czy nikt nie powie mi? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Chwila. Bo tu można się pogubić, powiem wam. Czekajcie. Tędy. Otwierać. O, dobra, mam. Tak, tutaj, dobra, mamy już. Bardzo fajnie. Bardzo dobrze, okej. Gdzie jest ten król? Tutaj gdzieś jest ten król. Okej, mamy go. Ocaliłem twojego człowieka właśnie. Musisz lepiej dobierać sobie ludzi. Tylko tak, przyznał się do wszystkich. Powiedział, że cię wynagrodzę. Tak powiedział. Wiesz. Okej, zadanie zakończone. Bardzo dobrze. O, trzyma nowy przedmiot. O, proszę. Czekajcie, zaraz zobaczymy, jaki to jest mogę mieć. Kurde, srebrny? Aj, trochę słaby, powiem wam. Powiem wam, że... Kurde, sam nie wiem, czy wyrzucić tutaj coś. O, to wyrzucę, aj. Dobra, ja to teraz wyrzucę, bo to jest niepotrzebne, szczerze mówiąc, za bardzo. Otrzymano... O, nowy... przedmiot jeszcze. Kurde, 73. Czy dlaczego one takie dają dupy rzeczy? Krótko mówiąc. Czekajcie, gdzie jest? Czekajcie, 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 czekajcie. Rzeczy do... czekajcie, rzeczy do... ulepszenia zbroi. Czekajcie, gdzieś tu miałem, pamiętam. To nie jest to? Nie, to nie jest to. Też nie. Też nie. Nie. Kurde, nie wiem. Dobra, mniejsza o to. Przepraszam, przepraszam, ludzie, przepraszam. Okej, zadanie zakończone. Bardzo dobrze. Fajnie. Kolejne zadanko znaczy... zakończone. Dobra. Mamy gdzieś tu blisko jakieś drogowskazy? Czy nie ma? Zaraz zobaczymy, czy to jest jakiś drogowskaz. Gdzieś tutaj, co nie? Tutaj mamy drogowskaz. Dobra, to tędy się przyjdziemy jakoś. A, no cała droga pokazuje mi, które dom iść. Dobre. Dobra, dobry GPS. Bardzo dobrze. Bardzo dobry. Dobra. Sobie zwiększymy tu troszkę życia. Czekajcie, tutaj się nie wyjdzie, co nie? A, to jeszcze trochę dalej, dobra, okej. Zaraz chyba się, tak myślę, trzeba będzie się przespać. Tak myślę. Bo nie mam już jaskółki w ogóle. Mam jeszcze te antidotum, ale ono jest niepotrzebne za bardzo. A, zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Co nie? Ale to zaraz, najpierw tutaj szybko podróż weźmiemy, tylko kurde, czekajcie, oni są tutaj, tak? Czekajcie, zaraz. Kurde, trochę daleko, powiem wam. Tutaj może będzie bliżej. A tutaj, a co tam? A, bo tu jeszcze mamy jakiś znaczek, widzę, zapytania.
Tędy? Dobra, okej. Czekajcie, jak tak ma być, to pójdę sobie na skróty trochę, powiem wam. Tak jest, na skrót sobie pójdę troszkę. To tędy może da radę sobie, nie? Powinno dać radę. Dobra. A co tam, na skróty trochę pójdziemy. Może spotkamy jakieś potworki nowe, co nie? Do zabicia. Ale nie, wątpię, żeby jakieś nowe potwory były tutaj. A, nie wiadomo. Co nie? Nie wiadomo. Co tu jeszcze spotkamy po drodze? Czekajcie, tam mamy kogoś. Jakiś znak zapytania, tylko kurde, jak mam wejść tutaj? Oj, czekajcie. No to chyba z tej strony, co nie? Trzeba będzie wejść. Czy jak to jest? Czekajcie. A, tu. Tutaj? Dobra. O, jeszcze... Dobra, już. Dobra, okej. Bardzo fajnie. Tylko żeby tu się nie zabić. Oj. Oj, 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 to nie było takie fajne. Ja tego nie planowałem, takiego skoku. Ale trochę tylko się... Trochę mi odjęło żyć. A co tam? Dobrze, że niepełne, co nie? Tak jak wtedy. Kurde, skoczyłem z takiego, kurde, z takiej wysokości się zabił, kurde, ja nie mogę, ajajaj, oj, Wiedźmin, Wiedźmin, znaczy Geralt, nie Wiedźmin. No ale cóż, nie porównujmy Gotika trójki z Wiedźminem, co nie, przecież, bo w Gotiku możemy mieć akrobację, tutaj nie ma, wiadome. Ale co tam, Wiedźmin lepszy jest, według mnie. Ale to będziemy mówić dopiero później. Za jakiś czas. Czy za... O, to jeszcze będzie troszkę odcinków jeszcze z tej gry. Ale to na razie nie mówmy o tym, co nie? Bo to nam jeszcze zajmie bardzo, bardzo dużo czasu. Ale na razie nie mówię o tym, wiecie? Na razie nie mówię, kiedy zakończymy serię. Na razie dam sobie spokój z mówieniem na przyszłość. Co będzie, jak, kiedy. Na razie nie mówmy o tym. Wiecie, jak się planuje, to się krzyżuje. Co nie? Jest takie przysłowie. O, kryjówka temerskich partyzantów. Fajnie. O, tu mieliśmy drogowskaz w Piruny. O właśnie, kimże ty jesteś? Ale ładny widok. A kimże ty jesteś? Czyżby to sam Vernon? Ten Roach? Roach? Nie znam człowieka. Coś jeszcze? Co tu robisz? Rozumiem. A to za tobą, to pewnie jest obozowisko grzybiarzy. Jesteśmy ornitologami. A ten miecz to do obrony przed dzioborożcami? Nie. Dzioborożce nie występują w tym klimacie. Nie wiedziałeś? Hortensio, ślepy jesteś? To Geralt, mój druh. Jestem ciekaw, jak on wygląda w tej chwili, w ogóle jak teraz. W tej części. Jestem ciekaw, jak on wygląda. Kurde, nie mogę się doczekać jego widoku teraz. Znaczy w ogóle jego twarzy, co nie? Bo się na pewno zmienił. Cały i zdrowy. Uuu, ale się zmienił od dwójki. O kurcze. Ostatnia nadzieja Temerii. Ale się zmienił, powiem wam, od drugiej części. Jeszcze wróci na mapę świata. Nawet powiem wam, nie pamiętam już, jak on wyglądał. Nawet już nie pamiętam. Możesz i musisz, bo dostałaś taki rozkaz. Nawet nie pamiętam, jak wyglądał w dwójce, nie pamiętam już, powiem wam. Zapomniałem już, bo w jedynce chyba nie występował. Ale mogę się mylić. Tak myślę. Chyba się mylę troszeczkę. Powiem wam, że już pozapominałem już tych rzeczy w ogóle w jedynce, w dwójce. Oczywiście w trójce.
Willejo. Willej? On tak się nazywa? Skurwiela juniora. Słyszałem. Nie wiem, dlaczego szukasz go w moim obozie. Może be... Może się znajduje? Że macie wspólnych znajomych. O, wspólnych znajomych na Facebooku. Dwóch wspólnych znajomych. Geralt. Co tam jeszcze? Wezemir. Nie, żartuję. Mi pomóc? Nie, przecież Wezemir się nie koleguje przecież z tym z juniorem. Jak zwykle masz więcej. Nie, ja sobie teraz sobie żarty robię, wiecie. Spotkanie z redańskim szpicem. Spotykamy się pod Oxenfurtem. W klubie szachowym. O, widzę, że. Dzięki. Szachy grę, grata. Fajnie. Dobra. Spotkać 1500 metrów. Słucham sobie tego, co oni tam mówią, wiecie, w tle. Dobra, okej, okay, już idę. Już lecimy do tego mostu przy Oxenfurcie. Wiedźmin to się nie może ospą zarazić, nie? Co? Co wy pie... Nie będę już kończył. Czekajcie, w ogóle ja dobrze idę stąd? Źle. Gdzie ja wkrochmaliłem się? Tutaj wyjście w piruny przecież. Ale tu nie ma wyjścia. Kurde, się zgubiłem już tu. Gdzie jest wyjście do piruna? Kurde, może ktoś mnie tu wyprowadzić? Z tego miejsca. Kurde, tutaj, jeju. Się można pogubić, powiem wam. A co ty robisz, płotka w piruny? O, czekajcie, mam tu drogowskaz przecież. Kurde, zapomniałem przecież o drogowskazie totalnie. Dobra, tak myślę, że tutaj będzie szybciej. Tak będzie szybciej przy tym porcie, jak się steleportujemy, tak można powiedzieć. Dobra, zobaczymy, co tu będzie się działo teraz, jak się spotkamy z tym zrołczem. Zrołcz? Nie wiem, jak to się mówi, tak szczerze mówiąc. Na tego rołcz? Rołcz? Rołcz chyba. A, mniejsza o to. Dobra. Dobra, lecimy się spotkać z tym Vernonem. O, tak będę mówił. Vernon, kurde, przypomniał mi się Harry Potter teraz. Co nie? Vernon. Vernon on się nazywał, co nie? Tak. A, Vernon Dursley, tak jest, pamiętam. Kurde. Powiem wam, że jak oglądałem pierwszą część Harry'ego Pottera, powiem wam, że ja go... Tego ojca, tego Dudleya w ogóle nie lubiałem. W ogóle nie lubiałem go. Jej, ta Petunia, co nie? Jeszcze gorzej. Nie lubiałem jej. A tego Dudleya to jeszcze gorzej nie lubiałem. Lubiłem najbardziej tego Harry'ego, Rona i Hermione oraz Hagrida, wiecie. A, i jeszcze tego, Dumbledora właśnie. Kto tam jeszcze... Na pewno nie lubiłem tego Snape'a. Oj, to kurde, powiem wam, był kawał kurde drania, powiem wam krótko mówiąc. Tak samo tego, Filcha. Kurde, to jeszcze gorszy był facet. O, kotka. Pani Norris, kurde. Aj. Też nie lubiałem tej kotki. Kim jest ten łącznik? Czy tego kota, co nie? Znaczy kotka, no. Innych okoliczności, czyli nie ufasz mu? Ja nie. No dobra, chodźmy. Chodźmy. Dobra, no idź. Dobra, zobaczymy, gdzie on będzie mnie... Tutaj? Ale blisko. Dobra. Dobra, na razie nie mówimy o tym Harrym Potterze. No właśnie, coś tu mi też nie gra. Prawką kogoś, czegoś. Czy kogoś. Sprawdźmy, co się stało. Coś mi tu śmierdzi, oci coś się tutaj się przeglądają, jakby byśmy byli jakimiś wrogami, co nie z tym Vernonem razem. O, a to któż to?
Junior? Czyżby? Jakie fajne. What? Co ty to robisz? Szach i mat. Wygrał. Ale sam ze sobą grać. No ale lepiej grać samemu niż z kimś. Przykład, dajmy taki przykład Wojcu Mateuszu, ten. Szachy uczą strategicznego myślenia. Bzdura. Gierki są identyczne po obu stronach. Zasady zawsze. Wiesz, Wiedźminie, dlaczego gra? Nie wiem. Żeby zabić czas? Jestem królem. Ja... gram w szachy. W tych figurkach szumi krew. Serce pompuje życie. Zbijam pionka. Słyszę rozrywane mięso. Dobra, nie mów mi o tym, bo mi się coś tu dzieje w ogóle w środku. Serio. Wiesz, o co mi chodzi? Nie wiem. Nie wiem. Tak, królu. Ja tak... Gówno wiesz. Powiedziałeś tak, żeby się podlizać. Przecież nie mówiłem to słowo. Pierwsza ukryta prawda. Król zawsze otoczony jest głupcami. Rozumiesz? Myślę, że już rozumiem. Nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Po co przeprowadziłeś Wiedźmina? Wiedźmin sam przedstawi sprawę. Nie wiedziałem, że spotkam tu króla. Myślałem, że spotkamy się z redańskim szpiegiem, a... Możesz ominąć pośredników. Dobra, szukam tego i tego. Szukam skurwiela juniora. Wiem, że ma po... Po co go szukasz? To sprawa osobista. Nie będę naciskał. No, to pokazuj, gdzie on jest. Królu. Umieściłem juniora w posiadłości w Oxenfurcie. Nie będą chcieli cię tam wpuścić, ale powiedz im, że przychodzisz w sprawie nowych dziwek. Junior ciągle każe sobie sprowadzać kobiety. Doceniam gest waszej wysokości. Król powinien być surowy dla wrogów i szczodry. Poza tym junior nie jest mi już do niczego potrzebny. W swoim czasie upomnę się o przysług. Dobra, idziemy już. A teraz idźcie już. Dobra, idę już sobie stąd. Dobra. Z tobą, Roż. Porozmawiam przy innej okazji. Chyba będzie miał troszeczkę kłótni z tym królem pewnie, na pewno, na 100%. Mam wrażenie, że coraz bardziej pogrąża się w szale. Grunt, że dowiedziałem. Wiesz co, Geralt? W zasadzie mam problem z Wes i potrzebuję pomocy kogoś, kto przemówi jej... Wes! Odwiedź mnie. Elfka! Powiem ci więcej. Dzięki za pomoc, Rob. Dobra, ale to na razie sobie zajmiemy się tą misją, tą... Radowid. Dobra. Oczywiście się... Oczywiście ja to będę zadanie miał... zapisane w tym, w... wiecie, w notatkę. No czy w ogóle tu poboczne są, tak? O, a, dobra, na razie sobie tym zajmiemy się. Dobra, wiedźmińskie mamy praktycznie zrobione na ten mój level. Nie ma tu żadnych takich zadań na mój... znaczy na 16 poziom, tylko tu jest na 17 jeszcze. 18, ale to później zrobimy. A tu mamy jeszcze zadania główne 12 i 16, aha. Tak mi się wydaje, że jak zrobimy, to będziemy mogli już chyba iść na Skellige, ale zrobię jeszcze poboczne, wiecie, zanim pójdziemy na tę Skellige. A zobaczymy, jak to będzie jeszcze, co nie? Przedostań się do środka kryjówki, okej, juniora.
Mhm, dobra. Co to jest? Osokaman. Czekajcie. Bo tu mam zadanie niezakończone, nieukończone. O kurde. Trzy zadania mamy niezakończone. Kurde, nie fajnie, powiem wam szczerze. Ale to dopiero trzy zakończone mam nieukończone trzy zadania dopiero. Kurde, powiem wam, że trochę źle to zrobiłem. No ale co zrobić? I tak z tym tasakiem bym nie porozmawiał. Bo mi się nie podoba. Nie, czy w ogóle mi się nie podobał ten człowiek? Ten krasnolud, tak jakby. Tak można powiedzieć. Ale i tak praktycznie mamy zakończone większość zadań, co nie? Zakończonych niż nieukończonych. Dla mnie plus. Powiem wam. Dobra, czekajcie, wiecie co? Może ja się... Znaczy tak, do godziny 6 się prześpijmy i nam się życia zwiększa i oczywiście jaskółki będę miał 3. Bardzo fajnie. Dobra, idziemy się spotkać z tym... Z tym człowiekiem. Znaczy z tym juniorem, co nie? Wreszcie. Dobra, już bliziutko jest. O, właśnie, czekajcie, porozmawiam najpierw z tym... Kurde. Kowal, zobaczymy... Zobaczymy, czy coś ma. Pokaż mi swoje właśnie towary. Jestem ciekaw, czy coś ma dla mnie, czy nie ma. Wow! O, proszę. Wow, jakie dobre miecze ma, kurde. Czekajcie, miecz srebrny. 707 zł kosztuje, tak? Dobra, i... Czekajcie, to jest srebrny, tak? To mi niepotrzebny jest. Ten jest taki sam praktycznie, co nie? A to jest ten srebrny. A stalowy jest gdzieś? Broń stalowa, dobra, zobaczymy jak to będzie. Czy tu mam... Czy mam lepsze? Czy mam lepsze, czy jakie mam, wiecie, te miecze u siebie? Broń stalowa to jest taka i taka. To jest lepsze, co nie? 138, 168, tak jest, dobra. I tutaj, miecz srebrny, dobra. O, i sprzedamy tobie, drogi kowalu, miecz, mój miecz sprzedam. Dobra. Okej, dostaliśmy troszeczkę kasy. Czekajcie, jestem ciekaw, jakie to są w ogóle jeszcze bronie, jakieś dobre są, czy jak? Dobre powiem wam ma. O kurcze. Z takim bossem byśmy dali radę pewnie. Ale z drugiej strony nie byłbym pewny jeszcze. O tutaj, 17 poziom, tak? Kurde, powiem wam, że dobre są te bronie nawet. Adwersarz, wow. Dobre bronie powiem wam ma. Ten człowiek. Serio, serio. Dobra. Co tu jeszcze masz? A, bo to są te moje, tak? Okej. Dobra, lecimy stąd już. No i tak mam już dwie bronie nowe, co nie? Powolutku. A, ty nie miałeś chyba tych pancerzy, drogi człowieczku? Chyba nie miał. Moc znaku Ard. Ale tu się nie da jak to się nazywa? Kurde. Ulepszyć tego. Czekajcie, zobaczę czy on ma w ogóle jakieś te bronie. Oj fuj, zbroje, kurde mi o to chodziło. Nie masz chyba. Masz tylko takie i takie. A i kusze masz lepsze. Ale ja nie chcę kuszy za bardzo. Dobra. Dobra, lecimy wreszcie, bo nie ma czasu też. Nawet. Czego tu nie pokazuje mi na tym? W ogóle nie pokazuje mi na tym, na... Dobra. Gdzie jest skurwieliu? Widziałeś go? Ja cię znam, skurwysynu. To jakieś nie... Z flanki skurwysyna! Jesteś już ścierwem!
Oj. To też nieporozumienie. Okej. Oj. Możesz jeszcze się poddać. Dobrze. Czekajcie, bo tu strzela do mnie skurczybyk. Ło, jak ładnie. O, proszę. Kurde. Dobrze. Bardzo dobrze. Czekajcie, toki. To. O, jak ładnie. Nie wiem, czy ja w ogóle to dobrze robię. Nie wiem. Szczerze mówiąc. No dedaj, kurde mole. Cię palo. Skurczy byki. Dobra, tu jeszcze jeden jest. Ale ładnie trafił. No proszę, ładnie trafiłem. Tu jeszcze jeden jest. Bardzo dobrze. Dobra, czekajcie. Tu mamy coś. Tu coś mamy. Zamknięte. Nie fajnie. Czekajcie. Tu mamy jakiś w ogóle. Nie ma. Tutaj. Właśnie. Tutaj on jest. Ten nasz. Kurde. Dobra, wypadź stąd. Wypadź stąd z baru. Chcesz? Dobra, nie ma problemu, ziomuś. Dobra. Chyba na górze on jest, o nie? A nie. Skurwysyn, jeśli tknął Ciri, nie daruj mi tego. What? O kurde. Serio? O kurde. Serio? Kurde. Jezusie. Kurde, to ty jesteś on junior? Kurde mole. Co jest do chuja wafla? Ale mu. A dobrze ci tak, ziomuś. Ja pierdolę. Do mnie, kurwa. Nikt tu nie przyjdzie. Ola. Przestań. Uła! Czego chcesz? A co tam, kurde, od razu na chama przyszedłem cię zabić. Witaj, Junior. Długo się szukałem. Ty jesteś, tak myślałem, że to on. Przyszedłem cię zabić. A ci wszystko, co ma. Jesteś pewny? Na początek zadam kilka pytań. O właśnie. Mam nadzieję. Dziewczyny i trubadura. Wiem, że się z nimi widziały. No. Dziewczyna? Jaka kurwa. Uuu! Miała szare włosy. Za każde pytania, ja. Tak mi się wydaje, będzie miał. Była taka. Pamiętam. Będzie dostawał. Wiecie, w. O! Teraz skup się i mów prawdę. Wiesz, dlaczego
Nie będę kłamał. No to kurde nie kłam. Żeby cię znaleźć. Jestem bardzo zły i zmęczony. No na pewno. Bardzo wielu ludzi w mieście. Część z tych ludzi próbowała mnie oszukać. Nie podobało mi się to. Czuję, że jeszcze jedno kłamstwo przelałoby czarę goryczy. Byłbym jeszcze bardziej zły. I zrobiłbym coś. No ale Geralt nie jest taki, co nie, że będzie wiesz zły. Już, dlaczego nie możesz skłamać? Tak. To dobrze. Bardzo dobrze. Interesuje mnie, w jaki sposób szarowłosa dziewczyna trafiła do ciebie i co się z nią stało. Co się z nią stało? To ona na mnie napadła. Jeszcze raz skłamię. I utnę ci jaja. Ale groźby. Umowa była taka, że ja im naprawiam magiczne fila coś tam, a dziewuszka i fircyk przynoszą mi skarb z Ziggiego Roivena. Nie przynieśli, no to trochę się wkurzyłem, przyznaję. I co zrobiłeś? Złapałem tego ich przydupasa Dodo i czekałem, aż po niego przyjdą. Zobacz, o, co chcieli zreperować. Filakterium? Jak niby miałby się naprawić? Nie ja, ale znam to różnych ludzi. Kręcisz, Junior. Ja oczekuję konkretu. Opowiem ci wszystko, wszystko po kolei. No to opowiadaj, na co czekasz, człowieku, kurde, jaki ty głupi jesteś. Dobra, oglądajmy. Troszkę się odcinek przedłuży. A co tam? No się bawię bardzo fajnie przy tej grze, szczerze mówiąc też. Wczytuj się, gro. Nowigrad, Wyspa Świątynna. Kilka tygodni wcześniej. Okej, oglądajmy. Mam złe przeczucia. Spokojnie, Jaskier. Przecież nie zostawimy Dudu w rękach skurwiela Juniora. Moje ulubione. Ale moje przeczucie jest głuche na racjonalne argumenty i nie daje się zagłuszyć. Czekajcie, Jaskier z kim jest? O, Ciri. O, proszę, proszę. Kogo my tu widzimy? Przecież... Jezu, i znowu mam się wczuć w rolę tej Ciri, tak jak wtedy, jak uciekaliśmy od... Dzikiego Gona bodajże. Tak? Dobrze mówię? Tak, wtedy spotkaliśmy tego... tą chyba dziewczynkę... Czy chłopca? Nie, dziewczynkę, tak. Ona chyba się nazywała Małgosia bodajże. Kurde, powiem wam, że teraz nie jestem pewny, jak to było wtedy. Przecież na pewno nam... Nie wiem, kurde, powiem wam, że mi się nie chce bawić w te wczucie się w rolę tych innych osób niż Wiedźmin, znaczy niż Geralt. Kurde, sam nie wiem, co to wybrać. Oj. No nie wiem, przecież pójdę sama, to chyba nie. Weźmiemy to. Na pewno nam się uda. Głowa do góry. Słynne ostatnie słowa. Ale Jaskier się zmienił, co nie, od tamtej części, od jedynki, dwójki. W pokoju na ostatnim piętrze, tym z balkonem. Przejdę po dachach. Ty czekaj na mnie przed domem skurwiela. Wiem, że to dla ciebie trudne, ale staraj się nie rzucać w oczy. Jeśli zrobią ci krzywdę, ja nie daruję tego skurwielowi. Muszę wleść. Co? Serio? Historia Ciri. Okej. Zaraz wejdziemy na dach. Tylko teraz nie wiem. A, tędy, okej. Ale ty jesteś Ciri, kurde. Kurde, jak to się mówi? Szybka, zwinna, właśnie. Wejdź na balkon, ale jak mam wejść? Czekajcie, tędy? Żeby nie spaść, tylko kurczę. Oj. Tylko żeby kurde nie spaść stąd. Czekajcie, jak tu jest? Tutaj chyba mam wejść, co nie? Jest balkon. Okej. Wejdź przez okno. Zamknięte. Tu chyba przez to okno, co nie? Tak jest, widzę to u juniora. Teraz mój przyjacielu Dodo, zamierzam zmienić narzędzie. To już mi się znudziło. Jesteś pierdolonym świrem, Junior. Mówił ci to ktoś? Zyskuję przy bliższym poznaniu. Lubi
lubisz poznawać nowych ludzi? Zamierzasz... Oni nie zauważyli, że ktoś otworzył... O kurde! To miło, albowiem czekałem na ciebie. Czego ty nic nie wyjęłaś? What the fuck? Zajebię cię! Gdzie skarb Roivena? A masz! Ej, ty, synek! Oko za oko! Ząb za ząb! A jak? Przysłowie popularne. Oko za oko, ząb za ząb, kurne. Dodo. Dodo czy Dudu? Dodo chyba. Oj, chyba... Dudu, słuchaj. Zrobimy to tak. Kurde, uciekaj, Tano! Zapierdolcie dziwkę! Jak oni wyglądają w tych maskach? What? Gdzie oni? No nie fajnie, trzech na jednego? Ej! Amata! Dwóch na jednego! No proszę, proszę! Wydostań się z kryjówki! Tego i tego, dobra. Okej, uciekajmy stąd. O, jeszcze jeden! Kurde! Ło, bardzo dobrze. Dobrze. Dobra, moi drodzy, nie będę tu przedłużał odcinka, bo i tak już trwa bardzo długo. Widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Cześć.